Wreszcie nie widzimy Lethality Varusa. Przepraszam, Vademori. Jeszcze zmienił nickname. Pokazuje, że potrafi zagrać, albo inaczej, przynajmniej uważa, że może zagrać on-hit Varusa, tudzież kryt, ale prawdopodobnie to i tak będzie on-hit. Pewnie coś w rodzaju Kraken Ginsa w tej gierce, co jest niewątpliwie poprawnym wyborem. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawy wybór Graspa na Gragasie, ale prawdopodobnie poprawny. Tutaj nie będę wodza questionować, bo jest to najlepszy raczej top laner w tym turnieju. Tutaj całkiem niezły zawodnik jest, nawet w porównaniu do normalnego top lanera T2, którym jest po prostu Miku. Jeszcze tylko minimapy tutaj zmniejszymy trochę, żeby obiektywy były widoczne. Zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek będzie widoczne na streamku, ale jak na telefonach oglądacie, no to powinno być całkiem nieźle. Akurat w tym aspect ratio, no niestety taki monitor jest, no to tak musimy streamować na ten moment, bo nie miałem czasu, żeby przygotować. I jak ludziki będą się pytać, dlaczego streamujemy w ten sposób na moim YouTubie, a nie na Twitchu ligi, no to głównym powodem jest po prostu to, że jest całkiem sporo różnych ustawień, których trzeba stwikować, bo generalnie trzeba poustawiać sobie kanwy w Streamlabsie, trzeba później poustawiać output, to trochę chwilę zajmuje, a najgorsze jest później dogranie jeszcze całej reszty, że muszę grać, przepraszam, mieć po prostu ucięte paski w gierce, musi to być jeszcze wcześniej przygotowane, bo generalnie to wygląda, o właśnie, możemy Epic Pena w sumie włączyć. Dobra. Generalnie to wtedy wygląda w ten sposób, że tutaj jest gierka, a tutaj jest po prostu pulpit i muszę to kilka razy włączać, wyłączać i tak dalej, no nie ma na to biały człowiek czasu. I tyle. Więc będzie na YouTubie. Póki co, może następnym razem też, jakby się udało chłopakom zrobić jakiś overlay, no to byłoby spoko. Dobra. Są już gotowi, więc gierka się odpauzuje. Klikniemy backspace, bo powinno pomóc. Dobra, kontrolę jeszcze. Przyspieszenie, backspace, no dobra. A nie, dobra, bo możliwe, że... Okej, okay, dobra. Po prostu czytało backspace'a tak jakby w... w Epic Pen, sorki. I mamy giereczkę. Klikniemy jeszcze tak. Okej, okay, super. No i co? Runy. Czy coś ciekawego? Nic specjalnego, w miarę normalne epiki z obu stron. Gierka będzie ciekawa prawdopodobnie, aczkolwiek obawiam się, że może się zakończyć 22-minutowym stompem. Tutaj się trochę zgubili. Już został spingowany Leoniarz, że nie poszedł odpowiednio w odpowiednie miejsce, w które powinien i mogło to skutkować minięciem tutaj opozycji oraz T2 się spodziewa tutaj invade'u ze względu na dużą liczbę CC ze strony oponentów w levelu 1, ale teraz wrócą normalnie na pozycję, powoli sprawdzając po kolejne rzeczy. Widzimy, że tutaj jest anti invade ward, zobaczymy, czy on będzie miał jakiś value i cofka pod czerwone. Dobra. Powinniśmy się spodziewać, że obaj leśnicy będą buffować do bota. Co prawda to jest mocno ryzykowne ze strony Nocturna, bo po prostu skończy się to zazwyczaj inwazjami przez Jarvisa, ale chłopak chyba nie wie i myśli, że po prostu musi buffować do bota. Jak i tak tutaj nic nie zrobią, bo Jarvan jest po prostu silniejszy od swojego oponenta. Na micie będzie pewnie wavik pushowany, no i po prostu, no nie wiem, no, o właśnie, się zaczęło. Can play, dobry draft, już bez poty. Już bez poty Kalista. Zespotowany jest Nocturne. Strasznie długo mu zajmuje clearowanie tego reda, coś musiał zrobić nie tak. Już Jarvan od dłuższego czasu, pomimo gorszego Lisza, o ile w ogóle jakikolwiek był,
Kończy teraz Grompa, a Nocturne dopiero będzie kończył swoje kraki. Jest tak, jak pewnie M-Tunic będzie szukał trzech wave'ów Crasha i albo inwazję do Nocturna po niebie, na przykład jakąś wizję, ale tutaj całkiem niezły try. Czy uda się mu wyjść tym Sylasem? Udało się całkiem nieźle, tylko no niestety Talia gra ciastka, więc będzie mocno losing. I co robi Nocturne? Czemu on skipnął wraty? Chyba że po prostu zresetował mu się najmniejszy i wrócił do pitu i za jakieś 10 sekund zobaczymy, co się dzieje. Widzimy, że jest zespotowany Jarvan, póki co elektuje, żeby zrobić full clear. Ale musimy zobaczyć na botlane, co tutaj się dzieje. Dobra, czyli po prostu spuszowali, teraz szukają cheater recalla. To jest akurat najlepsze, co mogło być dla strony RKS-u. Tutaj duży misplay ze strony T2. No i mamy kolejną pauzę. Pytanie, kto z kim walczył? Chyba na topie się tutaj, kurczę, smyrali. Kalista zintuje. Pewnie tak. Ale póki co to największy błąd popełnił botlane. Jezu, ja... widzisz T2 i myślisz tier 2, no ale to jest po prostu T2. T2. Zrecallowali za wcześnie, zamiast pograć ze swoim leśnikiem. Powinni, tak szczerze mówiąc, tutaj zdecydowanie skolować. Tym bardziej, że mieli pełną informację o tym, jak clearuje Nocturne. Nawet albo trzy kampy przez Jarvana w Reda into Invade, albo nawet po prostu trzy kampy w Blue Buffa, trzy top kampy, albo mogli również spróbować sklearować w ten sposób, że zagraliby Blue, Gromp, Red into Invade, jakkolwiek, byle żeby miał trzeci level. To tak powinno wyglądać, no ale niestety zdecydowali się zrecallować, co jest bardzo dużym błędem tutaj w komunikacyjnym. Tym bardziej, że oni mają tutaj sporą potrzebę snowballowania tej gry, bo inaczej tutaj jak Nocturne dostanie szóstkę bez żadnej akcji na bocie, bez żadnego dive'a, bez dużych strat, to będzie bardzo zła wiadomość dla strony. Widzieliśmy, że tutaj jest trade'owanie. Kapiur dojeżdża całkiem mocno tutaj zawodnika. Dobry trade back, nie boi się Kobro. I mamy teraz mały problem ze względu na pauzę, ale... O, zobaczymy, tutaj ładny cancel od Kobro, bo inaczej mógł zginąć, albo chociaż stracić swojego flasha. Ale no się dzieje. Chłopaki nie uważają, że to jest scaling matchup, tylko grają pod dominację. Tutaj Kapiur z dobrym wardem się ochronił przed potencjalną akcją i dociska dalej Kobro. To jest dobrze widzieć. To jest naprawdę dobrze widzieć. O... Jest jakiś problem z streamem, z wysyłaniem, że mówisz o grzankach? Jeżeli tak, to daj info, ale nie powinno być żadnego problemu z internetem. Dobra. I tutaj jest wyłapany, stracił flasha. No, generalnie póki co early game jest bardzo niefajny dla strony T2, bo nie udało im się wykorzystać pierwszej przewagi, pierwszych wave'ów, pierwszego z wbicia levela. Ashe straciła flasha, no i pewnie będzie wap ginął. Będzie wap ginął i to raczej nie jeden raz w tej gierce. Obstawiam, że przed mniej niż 8 to tutaj nie będzie. Ale Rintaro KB sforsowany do wczesnego TPK. Tutaj dobre, a nie, Bonsio również odpowiedział. Zobaczymy, co z tego topa wyjdzie, chociaż to nie jest najważniejszy matchup. Tutaj na midzie gra agresywnie Kubeczek, to dobrze, póki co nie oddaje CS-ów, jeszcze... O, spalił flasha, został sforsowany, ale widzimy, że M-Tunic również użył swojego. Dobra. Serio zacina w jaki sposób? To aż zobaczę, czy... Ale to jest bardziej z internetem, czy po prostu z hardwarem? Bo jeżeli z hardwarem, to po prostu mogę mieć coś źle ustawione i nie wykorzystuję sprzętu odpowiednio.
Widzimy tutaj podejście pod jakiegoś Dive'a, ale jest to obronione przez Nocturna. No i póki co bardzo dobrą sytuację widzimy dla strony RKS-u. Dużo lepsza niż się można było spodziewać po drafcie. Dobra, zobaczymy, tak. Dajcie znać, czy dalej zacina. Tutaj lekka próba freeza ze strony T2, ale tutaj Ashe zginie, po prostu zginie, no bo nie ma flesza, no nie wiem, oci pierwsza, jeszcze 7. Ładuje co kilka sekund streama. Dobra, ale póki co akcja na topie i jeden za jeden został straightowany, jak widzimy ganka na bocie. Jarvan misuje EQ, za wcześnie się zdecydował, Kalista próbuje odwrócić z lethal tempo, ale widzimy tutaj Ignite jest całkiem spory i tutaj dwa kille, mocny misstep ze strony RKS-u. Gdyby nie to, no to byli naprawdę w dobrej sytuacji. Już zobaczymy, co się dzieje tutaj z rzeczami. Dobra, spróbujemy zmienić po prostu liczbę FPS-ów. Ale to jeszcze będzie trzeba poruszyć parę rzeczy. To na chwilę zakończymy transmisję, już włączę. Okej, okay, wróciliśmy. Jest streaming, tylko pytanie, czy teraz będzie działało. Prawnie wszystko. Zobaczymy, czy na odpowiednim linku poszedł.
Nie ma na póki co żadnych ludzików. Jeszcze tylko pociągniemy. Dobra, mieliśmy trochę problemów technicznych tutaj, duża akcja na bocie, koniec końców, widzimy na tym, że ginie Wap za stronę tutaj trzech, ale dalej jest skirmisz na topie, tutaj powinien Kapiór wygrać, fleszuje, ale nie udało mu się skancelować autoataku, dobry arrow od strony Wapa i tutaj cały ten play na bocie może się skończyć na tym, że cztery zabójstwa polecą dla strony, ale fighting dalej na topie, cztery zabójstwa dla strony tutaj... T2 powinien przeżyć to Jarvan i przeżywa. Cztery zabójstwa za samego Wapa, który zginął jeszcze wcześniej, w międzyczasie, kiedy byliśmy offstream. Były różne walki na midzie, na przykład Jarvan zrobił chyba 2 za 1, więc tutaj całkiem nieźle, ale Wap jest znowu wyłapany i tylko 4 śmierci brakują do mojego betu. I póki co nie widzieliśmy jeszcze żadnego control warda ze strony Wapa, więc... Póki co counter zostaje na poziomie 0. Czy mamy tutaj teraz chciałbym zobaczyć chat, sorry. Ale dalej jest router pieczony? Niemożliwe. A shiba. Tutaj dobry diving ze strony. Nie, moment, to jest po prostu mister, to nie jest nawet diving. Kalisty i Leona również zginie. No i tutaj, pomimo tego, że źle rozpoczęty start gierki ze strony T2, no to oni spokojnie tutaj uzyskują ponad 4000 gold lead z wieloma killami. O, to niedobrze, że jest. Kurde, to dziwne. A może przez to, że mama transmituje teraz, ma. Również coś, ale nie powinno być takiego problemu, powinien być aczkolwiek outplay ze strony i czy tutaj zginie Ornn? Ornn przeżyje na jednym HP, ale jeden za jednego na dive to nie najgorsze, że jest ze strony Kobro. Kurde, no nie wiem, nie powinno być, bo chyba, że po prostu Orange coś nawala, bo światłowodzik jest, no ale widzimy tutaj Kalista, która powinna zginąć za chwilę, nie? Dobry stun ze strony Leony, gdyby nie to, no to po prostu Q za chwilę by doleciało, ale Arrow znajduje swój mark z jednej i z drugiej strony, tylko to tutaj nic nie pomoże dla strony RKS-u i kolejny kill pada dla strony drużyny niebieskiej. 0-0 dalej mamy, ale wygląda na to, że mają na tyle dużą przewagę, że powinni wygrać spokojnie tą gierkę, ale widzimy tutaj TP play, Kapiór stepował na plecy, Gragas również odpowiada i kolejne TP, no tutaj będzie prawdziwy fist fight, Leona za chwilę upadnie, Ashe spada, no kurde, wszyscy tutaj mamy clusterfuck kompletny. No i co? Wychodzi na to, że chyba to będzie pozytywne, ale nie... zaczął skakać Kalistą i się po prostu zabił. Gdyby zdecydował się nie skakać, to chyba powinien mieć wystarczający damage pomimo braku itemu na to, żeby chociaż skasować talię. I tutaj mamy koniec końców trade 3 za 2 na korzyść... Przepraszam, 3 za 5 na korzyść drużyny T2, którzy również skasują sobie tier 2 na bocie. Bardzo, bardzo duży winek tutaj dla strony tego teamku. Zainwestowali też tylko jeden teleport za dwa ze strony przeciwnej, aczkolwiek Kobro próbuje zginąć, ale mu się to po prostu nie uda, bo jest zbyt tanki. Nie ma Blaskona, ale to nie będzie impaktowało w żaden sposób outcome'u. Dobra? Niemożliwe. Moment. Czyżby zawodnik... A nie, dobra, czekajcie, musimy zobaczyć, kto jest ownerem tego. Nie sprawdzimy chyba. Kurczę, nie wiemy. Ale generalnie wydaje się, że Wap chyba dopiero teraz postawił pierwszego warda. Pierwszego control warda, chociaż patrząc na to, że są trzy tutaj. Nocturne znajduje Jarvana.
paląc flesza i będzie po prostu zabity. Dobry catch ze strony drużyny niebieskiej, chociaż to druga strona ma bardziej teamek do łapanki. No tutaj Jaran jest po prostu silny i będzie sobie skakać. Nie ma ryzyka dla niego większego, tutaj wydłużony fight jest dobry dla drużyny niebieskiej. I po prostu claimują sobie łatwe dwa kille. No, kompletny disrespect ze strony Kalisty i Leony, że w ogóle tutaj podchodzili. Aczkolwiek mogli chociaż spróbować zainwestować ulti i heala, żeby jakkolwiek mieć szansę, żeby stradować, no ale zdecydowali się tego po prostu nie zrobić. I będzie drugi smok sklejmowany i za niedługo T2 będzie patrzyło na to, żeby znaleźć tier 1 na midzie i tier 1 na topie. Zobaczymy, co się będzie jeszcze działo z Haroldem. Póki co Nocturne widzimy, że podchodzi, jak tier 2 po prostu bierze cały jego bottom side las. Ale dalej nie zaczęli, boją się chyba tutaj zrobienia czegoś z tym Haroldem. No, interesująca decyzja, chyba ze względu na Hexgate i po prostu kompletny brak wizji w tym momencie się decydują zrezygnować z kontestowania tego obiektywu i po prostu go oddadzą T2. Teraz będzie szło na to, pewnie jeszcze skwiruje sobie Brubafika, żeby zdonatować Warusowi i po prostu, a nie? Dobra, po prostu Warus sam weźmie Brubafika, a Alex zacznie robienie Herolda. Wymianki na topie tutaj. Kapiur wychodzi teoretycznie lepszej z samego trade'a, no ale Gragas ma insane healing. I tutaj dobry cleanse ze strony Vademoriego, ale ultimate też całkiem nie najgorszy od Leony, forsując ten summoner od strony strzelca drużyny niebieskiej. I widzimy ping Talii i Flesha, coś mu musiało się dziać na topie. Tutaj jest łapany Kapiur i dobry Flesh tutaj. Trzy ultimate, nie przepraszam, dobra, Talia Wall nie poszedł, dwa ultimate poszły ze strony T2, aby spróbować wyłapać Kapiura, Bonsio under Odido, ale on powstrzyma swój ultimate i możliwe, że będą coś starali się szukać na midzie, skoro cała reszta praktycznie ma swoje ulti. Talia leci tutaj na dive'a, tutaj Leona zostanie spulowana, ale dalej nie ma Kapiura. Jeszcze nie ma przez chwilę teleporta i po prostu zdecydują się zostawić swój teamek. No, trzy zabójstwa i tutaj zobaczymy. Tier 2 spadnie na midzie i prawdopodobnie na topie zaraz chwilę później. Tylko zobaczymy, czy się zdecydują zrecolować. Nie, puszczają Herolda, spróbują wziąć prawdopodobnie inhibitor. I wyjątkowo, o ile zazwyczaj branie inhibitora tak wcześnie w gierce nie jest poprawne, to tutaj akurat jest całkiem dobre ze względu na to, jak duży lead oni mają i po prostu całą kontrolę w enemy lesie i mogą spokojnie sobie wziąć z tego, szukać na Shora za 2 minuty, po prostu on spawn. Tym bardziej, że strona czerwona nie ma nikogo, kto by dobrze clearował i zdecydują się wziąć życie Kapiura, jak i również tier 2. Czy im się to uda? Nie? Dobra beczka ze strony kubeczka, żeby ratować swojego teammate'a, no ale to dużo im nie da i po prostu tutaj za chwilę zobaczymy, że będzie stomp, gierka będzie zamknięta mniej więcej w takim timerze, jak mówiłem, 22-minutowym, może nawet wcześniej, jeżeli teraz strona właśnie czerwona się zdecyduje na decydujący fight. Kapiur tepuje, ult jest nietrafiony i kompletnie no, zwolsztowany w CC-ku. Patrzmy na Jarvana, który po prostu trzyma trzech oponentów na swojej twarzy w międzyczasie, kiedy jego cała reszta drużyny ginie. No i po prostu zamiast dać mi dobrą predykcję, no to po prostu zdecydowali się zintować, kiedy no, nie mogli zdecydowanie bez swoich ultimate'ów i sforcować jakiś dziwny teamfight, gdzie Ornn nawet nie mógł zrekastować swojego ultimate'a i praktycznie chyba nikogo nie trafił i po prostu to będzie end. Prawdopodobnie end, no tutaj mogą spokojnie skończyć. Pytanie, czy zaryzykują, czy po prostu wezmą, nie, poszukają enda, wezmą dwa turety oraz Nexus, prawdopodobnie. Chyba, że tutaj Vademori zginie, ale ma jeszcze flesza, no i ginie po prostu Varita, Yasuo. I mamy end w 19:39 dotyka, 40:41. No, okej, dobra, ten timer po prostu idzie dalej, czyli 19 minut i 35 sekund zajęło skończenie gierki o 2 minuty wcześniej niż myślałem. Ale dobrze dla nich.